Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Deathloop. Zostaw kciuka, subskrypcja, jak jesteś nowy na kanale, zapomnij też o dzwoneczku. No a my kontynuujemy. Znajdujemy się aktualnie chwilę po ściągnięciu jednego z naszych wizjonerów. Tylko tu gdzieś jeszcze chyba tabliczka powinna być pod niego, albo możliwe, że on tej tabliczki w sumie nie ma. Jest taka opcja, dobra, tutaj coś jest do przesłuchania. Sceniczna osobowość mogłabyś być piosenkarką. Nie znasz mnie. Ja jestem popierdolona, okej? No powiem ci coś. Gdy pierwszy raz odpaliłem fajerwerki, całkiem spartoliłem sprawę z klapaczami. Utknęły zaciśnięte jak coś zaciśniętego, no. Jakieś płachty chroniące przed deszczem. W samochodach były kiedyś montowane. Rzecz w tym, że nie miałem o nich pojęcia i dalej nie mam. Colt je dla mnie ogarnął. Zawsze. Do czego zmierzasz? Słuchaj, pewność siebie przychodzi z doświadczeniem. Jesteś młoda. Wrzuć na luz. Mamy tyle samo lat. Jestem pijany. Okej. Okay. Tu mamy wszystko przeczytane. Dobra, musimy jeszcze skoczyć gdzieś tam, żeby wyłączyć ten. Kurna, jeszcze was tu łazi? Ciekawe jak ta broń działa. Nie tak źle. No, to jest nade mną. Tu chyba było jakieś wejście. W ogóle sprawdziłem jedną rzecz. I mówią tutaj o jakości gierki. Bo wziąłem i zmieniłem sobie jakość gry na niższe ustawienia. I wyszedłem, jak widać, nic to nie zmieniło. Bo teraz gram dalej na najwyższych. Jest coś zjebanego w optymalizacji tej gry. Po prostu i nic z tego nie zmieni. Dobra, tu jest ta antena. Kurwa, nie widziałem go, bo mi broń go zasłoniła. No dobra. Odblokujmy tunele. Bo to Juliana oczywiście nam wzięła i je zablokowała. Nie możemy spadać. Kurwa, tu są te miny zajebane. Dobra, spadamy. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Więc możemy zawijać. Tak, zawijamy stąd. Zabój swoją ucieczkę, dał ci się zabić wizjonera i wymknąć się do tuneli. No i git.
Zobaczmy sobie w takim razie, co możemy zrobić dalej. Dało ci się przeżyć, no zajebiście. Juliana nie żyje, punkt dla kapitana. I Frank też, więc to jest akurat git. Parę rzeczy tutaj też zdobyliśmy. Mamy fajną broń. No i tutaj troszeczkę rzeczy. Więc sobie posiedzimy teraz chwilę w ekwipunku i porobimy. Gaduła, Frank lubi zabawę fajerwerkami. Mogę dopilnować, żeby się przy tym sparzył. Okej. Dobra, to my tu mamy odkrycia, tak? To akurat nieprawda. Powinien było można wejść też dołem. Zobaczmy zestawy, bo to najbardziej mnie ciekawi teraz. Mam znowu dwa sprężyste skoki, więc ten jest do wydupienia. Okej. Otrzymujesz mniejsze obrażenia od trafień w głowę. Dobra. To... To... I to... No tą broń bym chciał nasycić, no... To są szare, więc możemy je wydupić. Pociski z placu są naprowadzone na wrogów do chwili, aż stają się niestabilne. O jas. Odnosisz mniejsze obrażenia niezależnie od ich źródła. Aha, bo to kurna są te. Mistrz powrotu, żółwia skorupa i prędkość. Czyli mistrz powrotu i żółwia skorupa. Czyli to. I to. To mogę poświęcić, to mogę poświęcić i to mogę poświęcić. Dobra. O, i teraz tutaj medaliony, tak? To musimy sobie sprawdzić oczywiście w naszych broniach. Mam jakieś lepsze, fioletowe na przykład? Nie mam, mam tylko niebieskie, okej. Dobra, tu trzeba dodupić fajne te. Zadając obrażenia wrogowi, oprócz regeneracji, rozpoczęcie regeneracji jego zdrowia. No, halo, medaliony. Dobra, okej.
Mogę nasycić praktycznie wszystko, bo mam w chuj. Rezydum. Dobra. Zostanie na razie tak, jak teraz jest. I sprawdźmy sobie tropy. Tu są oba do zrobienia wieczorem. Jaki mamy ten? Południe. Czyli jestem w stanie zrobić to. Ta, na skałę Freestat się musimy udać. Przeszukać twierdzę Fi. Kluczem do kryjówki kochanków jest konkretna sekwencja czterech oryginalnych piktogramów Fi. I ukraść tabliczkę Amoku Fui. Mam niestabilną tabliczkę Amoku, muszę ją zabić i ten. I Fia Zbolawska. Dobra, dobra, dobra. No to mamy tutaj troszeczkę questu, więc lecimy. Cześć Kolb, co słychać? Co? Właśnie cię zabiłem. Tak, w zasadzie tak, ale nie do końca. Trudno to wyjaśnić bez złożonych diagramów. Ile twoich wersji jest na wyspie? Wersje? Słabe określenie. Spokojnie, jest tylko jedna, jak którą musisz zabić, ale są też inne, jak które spróbują zabić ciebie, jasne? Więc teraz się ukrywasz. W życiu zawsze tu jestem. Po prostu nie pamiętasz gdzie. Okej, okay, spalisz się. O, rezydum. Zbierzmy oczywiście. To nie jest twój pierwszy raz. Dobra. Mamy iść w tamtą stronę. Zastanawiam się w sumie co tam jest. Ale raczej nic przyjemnego. Nie, no was porąbało? Czemu wy od razu jesteście tutaj pokazani? O kurde, ja nie mam tej. Byłem maczetką. Czy to był kot? Kurwa, nie ten wybrałem. Nie ten... Nie tą moc. Dobra. No niestety. Chyba rozwaliło dwóch naraz. Lol. Ładnie go rozpiżdżyło w takim razie. Dobra, medaliony pozbierane. Musimy iść tam. Wolni się. Dobra, czekajcie, tu nie ma jakichś leczeń. Sztos. Czekajcie, czy to odjedzie? Myślałem, że odjedzie. Dobra, idźmy dalej. W takim razie. Nie ma tu więcej leczenia, więc lecimy. Kurwa, znowu te jebane miny. Bardzo powoli, ostrożnie. Hop, jak tam napierdala.
No bo na gitarce elektrycznej. Dobre, dobre. Szmato jebana. Ja pierdolę was. Więcej matka nie miała? Sztos. Zrespię się w tym samym? Nie. Ale to nie zmienia faktu, że was chyba porąbało z ilością was tutaj. Pierdalajcie. Przecież zginąłeś. Zabili go i uciekł. Magia, nie? Dobra. Walić was na mordę. Nie sięgnę stąd, a stąd. Dobra, wieżyczka. Kurczę byki. A ja sobie będę wezmę i wejdę tędy. I co teraz? Czy ja tutaj jakoś zejdę po tej lince? O kurwa. Dobra. Pomija mnie cała zabawa. Już nie. Znaczy teraz to na pewno cię ominie cała zabawa. Właśnie zginąłeś. Dobra.
Damy radę to jakoś rozbroić. No, na przykład w ten sposób. Tu w ogóle było przejście jakieś. Okej. I tak jest nieaktywny, ponieważ nie mam jakby zasilania nadal, nie? To, że wszedłem sobie górą, nie znaczy, że otworzę to bez zasilania od środka. Czuję się bardzo dobrze. To dobrze, Colt. Tu jest plan. Joel, ten reaktor ma być wygaszony i pogrzebany, zanim horyzont wycofa się z Black Reef. Zajmij się tym zadaniem z Zalińskim i Bolwakiem. Rozbierzcie dźwig windy, zapieczętujcie silos, zamknijcie drzwi bezpieczeństwa. To urządzenie nie może wpaść w ręce wroga. Chyba rozumiesz dlaczego. Ja nie rozumiem, a chciałbym zrozumieć. Dobra, zostawmy już fajerwerki. Wessaj to rezyduum. Koło zaworu, dobra. To się może przydać do czegoś, zapamiętajmy, że tutaj jest. Z innych hangar, nie? Co? No, zamieszanie mi niepotrzebne. Już i tak ich rozwaliłem. Nie jest alternatywna droga, ale jest to też jakieś miejsce. Mam już dość amunicji. Jak dostarczyć dostarczenie? Dostarczanie, ale jeden chuj w sumie. Forever Young. Rozkręca imprezę. Ja pierdolę, tu osób jest. Trochę was tu siedzi, a ten już mnie wykrywa w ogóle. Zawsze patrzy. Czy to oznacza, że za rogiem jest kolejny? Oddaj mi moje sny. Gwiazdy przedstawienia.
Było idealnie. A teraz to. To nie było tak trudno, nie? Żeby ją ściągnąć. Nie potrzebuję. Zakradłem się i po prostu ją ściągnąłem. Zobaczymy, co to jest ten amok. Oczywiście zaraz sobie to weźmiemy. Tabliczka amoku. Zobaczmy, co ona daje. Tabliczka amoku sprawia, że stajesz się ucieleśnieniem potęgi fizycznej i brutalnej siły. Zwiększa obrażenia od twoich ataków i jednocześnie cię chroni, aby ją włączyć lub wyłączyć. Po aktywowaniu amoku wszystkie twoje ataki zadają dodatkowe obrażenia. Umiejętność ta zapewnia ci teraz dodatkową wersję pancerza, blokującą wrogie ataki. Gdy tabliczka jest aktywna, odnoszone przez ciebie obrażenia pozbawiają cię mocy, a nie zdrowia. W sumie spoko. Splot co zostawię, bo splot i tak odzyskam, bo splot mam. Postrzeleni wrogowie krwawią i odnoszą obrażenia rozłożone w czasie. Weźmy sobie to zamiast tego pistoletu, zobaczymy, jak to działa. No dobra, zobaczmy, czy coś tu jeszcze możemy zrobić. W tej chwili. Ja mam jeszcze jakieś dwóch tabliczek tutaj, z tego co widzę. No dobra, to tą tabliczkę zostawiamy na razie. I skoro mamy coś takiego, to zabawimy się zaraz w rozpierdziel. Mamy nową broń i mamy tabliczkę splotu. Dobra, ale to zrobimy już w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Deadloopa. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć!